Cześć, tu Ernest i stało się. Otrzymaliśmy pierwszy zwiastun sezonu 10. Jeden z prowadzących transmisji Mistrzostw Świata Fortnite w sobotę obiecał nam, że na niedzielnej transmisji z największego wydarzenia na żywo z Fortnite zostanie ujawniony pierwszy zwiastun nadchodzącego sezonu. I tak też się stało. Musieliśmy trochę na ten zwiastun poczekać, ale w końcu się doczekaliśmy i było warto. No spójrzcie na ten hype. To jest pierwszy zwiastun nowego sezonu, na którym nie ma jakiejś postaci, albo przynajmniej jakiegoś elementu ubioru postaci z nowego karnetu. Tym razem z pytaniem, pamiętasz? O, i tutaj mała uwaga. Tu nie chodzi o 1 stycznia, tylko 1 sierpnia. W niektórych miejscach używa się innego formatu podawania daty, więc to mogło niektórych z was zmylić. Proszę, nie piszcie żadnych teorii o 8 stycznia. Okej, otrzymaliśmy wycięte zdjęcie starego, dobrego, stęchłego składu. W tle za to jest wielka litera X. To wielkie X oznacza oczywiście liczbę 10. Co ciekawe, za tym X-em są tajemnicze wiązki, które przypominają te, które wypuszcza z siebie kulę energii w zalewie zdobyczy. To chyba jasne, że punkt zerowy będzie miał ogromne znaczenie w nadchodzącym sezonie. A ta mała podpowiedź na tym zwiastunie zdaje się to potwierdzać. Punkt zerowy, gdy wybuchnie, w ten czy w inny sposób, zabierze nas w podróż w czasie. Moim zdaniem ten zwiastun potwierdza teorię podróży w czasie i możemy się spodziewać powrotu, przynajmniej tej miejscówki. Dla tych, co nie wiedzą, stęchły skład, zanim zostało zniszczone przez meteor na start sezonu 4, to było spokojne miejsce, gdzie stały 3 hangary. Nie było tu za wiele lutu, ale tę miejscówkę idealnie uzupełniała specjalna ścieżka. Tuż obok zawsze stało kilka kontenerów ułożonych na sobie. Tutaj mogła być zawsze skrzynka czy dwie. Chwilka sprintu i mogliście trafić na stare fabryki, których też już od dawna nie ma na mapie. Ten zestaw miejscówek był faworytem wielu graczy i pamiętam, że w drugim lub trzecim sezonie bardzo często, jeśli nieco grę, na duo, zawsze wybierałem tę ścieżkę. Ach, to były dobre czasy. Zobaczymy, jak zostanie poprowadzony wątek z kulą energii. Na pewno doczekamy się powrotu czegoś, ale nie sądzę, aby powróciła cała stara mapa. Wątpię, aby twórcy gry tak po prostu wyrzucili za okno biom zimowy i biom pustynny. Trzymam kciuki za to, że w końcu zostanie załatana ta wielka wyrwa na mapie. Nie jestem jej fanem, no i chyba musi być załatana, jeśli ma powrócić stęchły skład. Jak już mówiłem, według mnie, na pewno nie powróci stara mapa w całości. Na dzisiejsze standardy, po tym jak Epic Games rozpieszczało nas wieloma nowościami, po prostu na tej starej mapie za mało się działo. Nie zapomnijmy o tym, że ta mapa dalej musi być interesująca, a taki powrót po prostu do starej mapy byłby trochę tani. Następny zwiastun powinien pojawić się dzisiaj o 16, 16.30 lub 17, a na nim zapowiedź powrotu kolejnej rzeczy lub miejscówki, albo jakaś postać. Moim zdaniem następny w kolejce jest Lepki Lasek. On tak naprawdę dalej jest na mapie, tylko pod lodem. Lepki Lasek był moją ulubioną miejscówką aż do końca jego istnienia. Swoją drogą to pamiętacie, że podczas eventu w sezonie 8, kiedy byliśmy w skarbcu, to przy kuli energii było biurko, na którym grała muzyczka. Ta muzyczka to była stara, niezremiksowana wersja muzyki z lobby. Była ona z nami do końca drugiego sezonu. Na koniec dajcie znać, za czym wy najbardziej tęsknicie w Fortnite. Ja za Lepkim Laskiem i za tym lobby w grze. I tą muzyczką z busa bojowego, ale to już wiem, że nigdy nie powróci. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. O, i jeszcze jedna sprawa. Niektórzy z was podobno nie otrzymali nagrody za oglądanie World Cupa, pomimo tego, że go oglądaliście, nawet godzinę. Według jednego z pracowników YouTube, ten proces może zająć do 2 dni, więc jeśli do wtorku nie otrzymacie swojej nagrody, to albo oglądaliście na złym koncie, albo na słabym połączeniu i was najzwyczajniej wywalało, albo padliście ofiarą błędu YouTube'a. Mi się udało odebrać wszystkie nagrody, bez żadnych kodów.